Dzień dobry, cześć, witam wszystkich w restauracie Mapka Widzów z Rada jak Śmieczana. W sensie dla mnie jest rada, dla was już jest popołudnie, w sensie jak to oglądacie, a ja to nagrywam koło 11, bo poszedłem spać w ogóle, nie wiem o której, druga, trzecia, coś koło tego i dopiero wstałem i się musiałem ogarnąć. Słuchajcie, mamy kolejną mapkę od widza. Przepraszam bardzo. Witaj, Elgin, na naszej pierwszej mapce. Autorzy Paula Tomek, pozdrawiam serdecznie. Mapka zawiera 6 poziomów plus bonusy. Ustawienie Game Mode 0, tryb pokojowy. Na mapce jest cały czas dzień, mapka była testowana. Czat miej wyłączony. No dobra. Ale jak będę miał problem, nie, ja czatu nie wyłączam nigdy. W sensie dam se opacity po prostu kuźwa tam 15 czy ile. Bo wy mówicie, że na przykład, że i tak mogę korzystać z czatu nawet jak mam go wyłączonego czy coś takiego, no ale raczej nie. Słoneczna pogoda, ale nie widzę, czy jest słoneczna, czy jest niesłoneczna, ale dam sobie słoneczną pogodę. Tu zaraz mamy poziomy, tu zaraz. Koszt na niepotrzebne przedmioty, no to właśnie tak właśnie bym sobie wyrzucił, bo po co mnie bariera i po co mnie comment block. Dobra, więcej rzeczy nie mam. Elegancko, czy coś jeszcze tutaj mamy dodatkowo, czy tylko już poziomy? 2, 3, tu jest 1, dobra. I to jest chyba wsio. No to lecimy w takim razie. Poziom pierwszy, ślizganie, strzelanie. Okej. Wygląda to na razie spoko. Miejmy nadzieję, że żadnych błędów nie będzie. Tu się muszę. A tu ja muszę tu jeszcze strzeloć, jak jadę. O, to będzie trudne. Ha! O ty kurde. Stój! Nie! Trafiłem? Nie trafiłem. Ha! Ja! Ej, halo! O, wreszcie, trafiony! Bez kitu, ja bym tego... O, inaczej nie zrobił. Fuck! Okej. Okay. Mogę iść na górę. To dobrze. To dobrze, mogę iść na górę. Dobra, trafione jedno, więc się tutaj nie będę... Nie będę już tym zajmował, czekaj, ale to jest trudne, bo tutaj połączenie strzelania z niekoniecznie łatwym poziomem łódeczkami. Dobra, czekaj, tu sobie polecimy. A tu kolejne jest. I hopa. Stropa. Haniopa. O, trafiony, dobra, teraz skręcamy delikatnie. Tam jeszcze było, kurde, nie zauważyłem go! Stój, bo ja się kręcę! Nie, stój, dobra. Namierzanie. Ha-donk! No, biedronka, halo! No, o dobra, tylko tamtego nie trafiłem. Czekaj, ja sobie przepraszam na emocji, ale nie zauważyłem tamtego, tylko tak se wezmę, tak ze skoku, tak. Trafiony, dobra, elegancko, to ja przyszedłem, dziękuję. Trochę szczytowałem pod koniec, bo nie zauważyłem tego. Fajnie, no, połączenie hardkorowe, że tak powiem. Bieg przez schodami, dobra. Spoko, każdy jakiś korytarz ma swoje też tutaj dodatkowo. Ten teleporcik, wszystko spoko. Łomatko bosko, dobra, mam speeda. Ale ja czuję, że jak mam tego speeda, to będzie naprawdę hardkorowe. Let's go! O, dobra, o Jezu, szkło jeszcze. A la. I ha. Jest! Jak idealnie! Dobrze! Mleczko na miksturkę, super, dobra, wezmę sobie mleczko na miksturkę, elegancko, proszę bardzo, wypijam sobie mleczko na miksturkę. Dobra, i koniec. Dobra, mamy drugi poziom ogarnięty. Tak, dobra. Teraz poziom trzeci. Survival plus bonusik. Very interesting. Zobaczymy, co będzie tam ciekawego. Zdobądź odpowiednie przedmioty i wykop obsydian. Dlaczego to jest wykop obsydian? Ty wiesz, jak wykop obsydian niszczy ocenę twojej mapy po prostu, bo w tym momencie jest ona o wiele gorsza. Zadaj dodatkowe, znajdź drzwi, gnieł i otwórz drzwi. Cześć, Kiara, ja nagrywam mapkę.
pozdrówcie Kiarę w komentarzu, bo ona bardzo lubi wasze pozdrowienia i przychodzi... Czekaj, ja mam znaleźć dźwignię? What? Zadanie dodatkowe, znajdź dźwignię i otwórz drzwi, ale kuźwa, jakie drzwi? To mnie... Czekaj. Wait. Pytanie moje jest takie, gdzie pierwsze będzie dźwignia? Tam. Nie. Tak? Tak wygląda troszeczkę. Czekaj. Bo to ona będzie właśnie w jakimś takim dołku, powiedzmy, właśnie. Mam dźwignię. Czyli to w ten sposób miałem znaleźć dźwignię, a nie ją kliknąć. Dobra. I teraz pytanie moje, gdzie są drzwi, żebym otworzył nimi tą dźwignią? Otwórz drzwi. Ale gdzie są drzwi? Halo. Bo to jest zadanie bardzo dodatkowe, nie? To ja się tylko nim zajmuję, bo ja nie potrzebuję tej wykopopsydnem w ogóle. A tu są drzwi, kurde debilu, nie widzisz, dobra, tutaj, proszę bardzo. Okej. Okay. O, a to mi się podoba, takie zadanie dodatkowe to ja lubię, czekaj. To jest dobre, trafiony. Może dostanę jakiś dobry kill off, jak na przykład trafię wszystkie punkty, ale to jest spoko, dużo szczelania. A ja szczelanie lubię, czekaj, okej, trafiony. Nie zawsze te guziki chcą od razu jakby działać, bo to też jest kwestia taka, że nieraz się zawieszą czy coś. O Jezu, niżej. Jest trafiony, pięknie. No i tylko tyle. Szkoda, że tylko tyle. Ja powinienem jeszcze dostać nagrodę za to. Dlaczego nie dostałem za to nagrody? Halo. Dobra, ale obsydian oczywiście kopać nie zamierzam, bo... No bo nie, już mówiłem, że nie będę przechodził tych poziomów, bo mnie one nudzą. Koniec. Dobra, mamy teraz poziom w takim razie czwarty. O matko, tu już będzie parkour. No to szykujcie się na kolejny ten. Jak nie będziesz mógł czegoś przejść, to ustaw spawn pointa. Ja nie będę mógł czegoś przejść? Panie, ty widziałeś moją ostatnią babkę pro parkour? Kuźwa, jak tam były skoki trudne do skakania. Dobra, tutaj też chyba są. Dobra, LJ, ty się nie cwaniakuj, bo raz ci dobrze poszło, to nie znaczy, że za każdym razem ci dobrze będzie parkour szedł. No ale ja jestem dobrej myśli. Epa, no szkurydy. Spokojnie. Pyk. Dobra, pyk. I teraz pyk. Dobra, i pyk. O, fuck, tam był spawn point. Nie, dlaczego... To mnie spotyka. Mogę sobie ustawić spawn pointy. Mówię, nie, idzie mi tak zarąbiście, że nie będę spawn pointów ustawiał. Bo po co? Nie potrzebuję spawn pointów. W ogóle. Spawn pointy są dla słabych. Guzik. Spawn point. Super. A no i mam spawn point. To ja sobie killa wpiszę. Będę miał spawn... A mam spawn pointa. A to ja mam tutaj spawn point. Otóż. O ty kurde, a ja nie mam spawn pointa tam, tylko mam spawn pointa tutaj, na tym bloczku. Ale dobrze przewidziałeś, że może mi sprawić ten... Czy ten spawn point działa tutaj? I don't, nie wiem. Co to? Jakoś mnie na bok wrzuciło? Czy miałem jakieś takie dziwne wrażenie? Wait. Nie, to moje tylko wyobrażenie jakieś dziwne było. Dobra, nieważne. Hop. I hop. Okej, okay. Tu se spawn pointa pierdutne, spawn. Bo inny ty, dobra. Teraz tak, mamy tam trasę i mamy tu trasę, tam jest guziczek. I tamtędy niby... No bo tam jak przeskoczę, to przeskoczę tu, tam na te endrody. Tam na tego endroda chyba? Na tego... Co? Dobra, to polecę tędy raczej. Bo nie ogarniam, powiedzmy, trasy tamtej. Ojej, nie, dobra, kill. Kill me, bo nie przeskoczyłem. Dobra, spokojnie. Hapa, no. Skok mi nie działa. Słyszycie, że naciskam spację. Jak możecie nie słyszeć, że naciskam spację, ale ta spacja, o właśnie, ta spacja... Kuzione! Ta spacja zawsze chce mi działać. Hop, nosz. Ej, naciskam, naprawdę, tylko Minecraft z jakimś opóźnieniem, kurde, działa, nie? Dobra, tu se ustawię spawn pointa w takim razie, skoro jest taki problem z jednym skokiem. No, goddammit. Okej, okay. O nie! Myślałem, że sobie tam przeskoczę, ustawię sobie znowu spawn pointa. Ej ty kurde, za jednym razem ja tu nie będę pojedynczych skoków robił, bo to już nie te czasy. Już powinienem wreszcie się nauczyć trochę parkourów, goddammit. Ale za każdym razem i tak mam problem.
stoi, no. Ej, stoję na krawędzi, naciskam shifta, a on i tak spada. No i gdzie tu jest kuźwa logika, dobra. Tutaj spawn point obowiązkowo, bo ja czuję, że zaraz tu z dupie. A właśnie. E, to ja wiedziałem, że to z dupie. Hop. Okej, okay. Hop. A tu sobie spawn pointa ustawię. Hopa, 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 hopa. Tutaj spawn point i tu czuję, że a przeskoczyłem akurat. A proszę bardzo, a można, dobra. Dźwignia do wyjścia znajduje się w bonusowym poziomie. Okej. Okay. Wieża co? Wieża kolorowa? Okej, okay, start. Czyli mamy więcej parkurów niż jeden. Super! I like this. I like, dobra, spawn. Nie kill, kuźwa debilu! Ale zdupiłem. Dobra, na szczęście przeszedłem to znowu. Dobra, moment. Ja sobie zaraz spawn pointa ustawię tutaj. Spawn point, dobra. I lecimy. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Normalnie komar mnie jakiś udziabał. Znaczy w sensie, latał mi przed samym nagraniem dosłownie, nie w dzień, kuźwa. Zamiast spać w dzień, to mi lata i mi przeszkadza rąbany, no. I ja przez to teraz się będę drapał co chwilę po ręce, bo mam, kurde, pogryzienie 5. stopnia w ogóle. Okej, okay. A sedus pan pointa. Tak, prowizorycznie, prawda, co by nie kusić losu. Okej, okay, tu se też walnę, a co się będę w ogóle. Hopa, hopa, hopa. Teraz tutaj, tutaj. I... No, co ja zrobiłem, jak ja to? Tam był lód jakiś, czy coś? Może jakiś lód niewidzialny był? Ja nie wiem, ale to wyglądało co najwyżej dziwnie. Bo jakby spadłem z bloku, z którego spaść moim zdaniem nie powinienem. Ej no, what? To jest jakiś specjalny blok. To jest jakiś specjalny blok jaki? Czekaj, 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 ja to muszę zbadać dokładniej. Bo to mi nie pasuje, dobra, tu sobie ustawiam spawn pointa. Ten blok jeszcze działa normalnie, a ten... Nie, no nie wiem, ja już nie rozumiem, ale miałem wrażenie, że on jest jakiś kuźwa specjalny, dobra. O! Aha, tam jest dziura, dobra, spoko. Nie zauważyłem. Nie zauważyłem po prostu, że tam coś jest. Hops, 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 dobra. I tu spawn point. Elegancko, mamy niebieski poziom. Ciekawe, ile poziom będzie, no na pewno jeszcze będzie nie czerwony z tego, co widzę. Był zielony, jest niebieski, będzie czerwony, jeszcze pewnie będzie żółty, fioletowy, granatowy, czarny, turkusowy i w ogóle znowu zielony, tylko inny zielony i dopiero wtedy będę mógł przejść ten poziom. Ja to czuję, ja to po prostu czuję. Dobra, spawn point proszę bardzo, let's go. Na szczęście te parkury nie są jakoś super, super skomplikowane. Więc jestem w stanie je jakoś przechodzić, tylko tu muszę sobie raczej z rozpędu ogarnąć. Hops, hops, hop, no szkurydy. Hops, hops, hop, no nie. Ale widzicie, o już, o fioletowy, no to ja dopiero chyba powiedziałem, że będzie fioletowy. A, kurde, tam jest, jakoś tak nie umiem się obrócić ładnie. Myszka, sensitivity, te sprawy, nie? Dobra. Jop, no, nie wiem. Nie umiem takiego skoku, jest jakiś taki długi, nie wiem, znaczy nie jest długi. Dobra, spawn point, nie tu kill, tylko spawn point, ja jestem taki debil. Spawn point. No teraz skoczyłem nagle, no jak już ze spawn pointa tu ustawiłem, to nagle skoczyłem, no to... To jest też dobre. Hopsa, a tu se spawn point ustawiam, bo ja czuję, że ja tu zdupię. Pa, 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 o wiedziałem, mówiłem, że tu zdupię. Jestem wróżbita. Dobrą stronę idę? Dobra. Hopa, hopa, hop, hop. Jestem fioletowy, super. Potem będzie pomarańczowy, potem będzie żółty, biały. Ja pier... Co? Ile ty żeś tych poziomów parkura nawalił? Ja wiedziałem, że to będzie najdłuższy. Ja czułem, że to będzie najdłuższy poziom. Dobrze mi w miarę te parkury jakkolwiek idą i sobie spawn pointy mogę ustawiać, bo bez tego to raczej by było grubo. Gdzie to jest? Tutaj. Hops. Jops, dobra. Hop. Ej! Tam jest sufit? Czy ja po prostu naciskam na ten sufit? Bo tak trochę. Czekajcie. Tu przeskakuję. Tu przeskakuję. A bo tu jest to! Okej, okay, dobra, czekaj. Teraz tu spawn pointa pierdolę, bo ja coś tam nie umiem tego przeskoczyć tak ładnie. O, no. Bo muszę poczekać do ostatniej chwili po prostu. O, no. Bo tak to zahaczam o sufit, nie? O! Mam to, mam to, mam to. Got it! Dobra. Pomarańczowy! Jej!
Dobrze, one nie są jakieś super długie, bo to też by było trochę męczące. To jest tylko taki po prostu... To jest taka faktycznie wieża, tak? Parkurowa. Potem będzie żółty, potem chyba jeszcze biały. Mam nadzieję, że... Nie wiem, ile tu już tych poziomów. Czekajcie, był zielony, był czerwony, był fioletowy, pomarańczowy teraz jest chyba. Dobrze mówię? Nie, możecie mi napisać w komentarzach, ile tych poziomów parkurowych tutaj jest. Kurde, no serio ty! Co ja nie mogę przeskoczyć jakichś takich prostych skoków? To są naprawdę proste skoki, no bez przesady. Jakby moja postać się w bardzo dziwny sposób przesuwa jakby. Okej, dobra. Żółty teraz. One coraz jakby krótsze są w sumie z tego co widzę. Tak, aha, coraz węższe w ogóle jakby są. Tak, bo to jest faktycznie taka wieża. Teraz biały, dobra, a biały już jest. Już prawie, super. Czyli jeszcze białe coś będzie? Nie, wchodzę dalej. Kurde, mać. Okej, co mamy tutaj? Sub nie LJ-a za to, że się udało mu... nie. Za to, że udało mu się pokonać morderczą wieżę kolorów. I oczywiście łapka w górę. Tak, dobra, dziękuję. Dziękuję za miłe słówka. Powrót, super. I teraz mamy powrót tutaj. A, i tutaj możemy sobie, prawda, dźwignia do przejścia znajduje się bonusowy poziom. Pryk, koniec, dobra. Czyli mamy czwarty poziom ogarnięty. Teraz mamy piąty i jeszcze szósty piekielny labirynt. No to ja nie widzę tego labiryntu, szczerze mówiąc. Ale parkour wyszedł mi, spoko. Replika, let's go. Na słoneczną pogodę. O tak, 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 to się przyda, bo mi ten deszcz denerwuje. Materiały sobie bierzemy tutaj. Co mamy tutaj? Mega replika, po przejściu tego poziomu przejdź tutaj, dobra, no to czuję, że będzie grubo, dobra, no to co, lecimy, czarny, tutaj czarny, co dwa, nie, tutaj tak, tutaj jest coś takiego i coś takiego, tu jest czarny w ten sposób, i w, o Jezu, czekaj, tu i tu w ten sposób, tu jest czarny, tu jest podwójny taki czarny, tu jest czarny, i tu jest czarny, i to jest wszystko z czarnego, dobra. Teraz szary, szary jest... O, fuck, spadłem, dobra. Nie, to weźmy ten jasny szary. Jasny szary jest tylko, jest tutaj na środku. Jest tutaj między tym. Jest tutaj ło, jest tutaj są dwa. Oj, nie, nieźle, tutaj. Dobra, to rozwalam. Tak, to dobrze, tak, dobrze, dobra. Teraz tutaj, tutaj, tutaj. Zgadza się, teraz tutaj na środku. Teraz tutaj. Tutaj, tutaj, zgadza się. Teraz tutaj, 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 tutaj. Okej, szary to by było spoko. No i resztę ciemny, szary. Raczej zrobiłem to dobrze. Jak się pomyliłem, to trudno, ale wydaje mi się, że zrobiłem to dobrze. Brawo! Zbudowałeś identyczny wzór. Super, lecimy dalej. Ło, gigantyczny wzór YouTube'a. Dobra, to sobie w takim razie zrobimy tak. To sobie schowamy, to sobie weźmiemy. Okej, na słoneczną pogodę, super, pyk, pyk. Dobra. Teraz tak, krawędzie mamy tutaj normalnie na 3, w sensie coś takiego. O, takie rogi są, nie? To ja zrobię sobie najpierw rogi, bo będzie mi najłatwiej. O. Cyk, 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 cyk. Super. Cyk, 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 cyk. Teraz spróbujmy ogarnąć, jak jest ten guzik zrobiony, a potem resztę czerwone, nie? Czyli będzie tak, raz, dwa, trzy, cztery i potem jest guzik. Dobra, od dołu, nie? To jest kratka, czekajcie, o Jezu, spadłem, nie! To jest kratka... Ta, dobra. Teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery i to jest już guzik. Dobra, i teraz tak. Jest dwa, potem jest dwa, potem jest dwa i potem jest jeden i tu jest dwa i tu jest dwa i tu jest dwa. No i wszystko tylko połączyć i przycisk kuźwa play mamy zrobiony. Oj nie, to już czerwony ma być, halo, halo. Tutaj panie miałeś zrobić czerwony. Dobra, no i wszystko w takim razie czerwone, to tylko tak naprawdę, żeby to... Speed Builders! Cyk, 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 dawaj, 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 ale fajnie. Podoba mi się mapka pod kątem tego, że jakby poziomy nie są... No to dobra, szkoda, że był ten poziom wykop obsydian, bo to mówię, troszeczkę obniżyło cały odbiór mapy, która jest naprawdę, uważam, bardzo fajnie zrobiona, bez jakichś większych błędów i tym podobnych. Ale uratowałem się troszkę tym, że tam na tym obsydianie był jednak bonusowy level ze strzelaniem. To tak powiedzmy sobie obsydian pominąłem, ale tutaj sobie postrzelałem, także myślę, że tak pół na pół. Ciekawy motyw z tym...
tą łódeczką i strzelaniem w ogóle podczas jazdy, bo to jest w ogóle masakra, ale jeżeli już jest coś takiego, to uważam chyba, że powinno być jednak jakaś bariera czy coś z jednej strony, na przykład, żeby ta łódeczka mi nie wypadała, bo kierowanie łódeczką i strzelanie jest naprawdę trudne. Albo na jednym się mogę skupić, albo na drugim. Nie, ciężko się na dwóch rzeczach skupić. Ale co nie zmienia faktu, że bardzo fajny pomysł. Parkour spoko. No, nie lubię, powiedzmy, tych parkourów, nigdy nie lubiłem, ale dzięki temu, że jednak trochę mnie tym męczyliście, jakkolwiek mi, powiedzmy, czasami idą te parkury. No powiedzmy sobie szczerze, no przechodzę je, tak? Nie zawsze używam tego game moda, więc myślę, że nie jest źle. Dobra, wyjście i koniec. Dobra, tu sobie w takim razie wyrzucimy tylko te przedmioty. Hopsa, hopsa. Hopsa, 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 hopsa. Wyrzuciłem w ogóle to poza tym, nieważne. W takim razie został nam tylko i wyłącznie piekielny labirynt, ale czuję, że będzie z nim przerąbanie. Uważaj na lawę, no super. Powodzenia, no dzięki. Dobra, to lecimy w prawo. Chodzenie w prawo czasem nie pomaga. Orzesz ty. Dobra, no dobra, może być i tak. To lecimy sobie tak. Tak tędy w prawo teraz, bo tak tutaj, tam był ślepy zaułek, ale tu już w prawo jestem. I on mnie chciał, tak wiecie, odwieźć od tego, żebym ja chodził w prawo. A ja i tak pójdę w prawo. I... O, a tu jest pewnie jakaś dziura. Dobra, czekajcie, tak sobie zobaczę tylko. Tak, tu jest dziura z lawą, ale czekaj, bo tu jest... A nie, tu... Okej, okay, to takie pewnie napisał, że uważaj na lawę, bo... Że niby można wpaść, a... Brawo, zbudowałeś identyczny wzór. No fajnie, ja wiem, że go zbudowałem. Ja wiem, że go zbudowałem, bo tak. Dobra, idę sobie tutaj, idę sobie tutaj, idę sobie tutaj. Tu jest ślepy zaułek. Oj, to będzie naprawdę piekielny labirynt, bo... Bo chodzę i szukam. O! Czekajcie, to nie jest troll? Nie, to raczej nie jest troll. Jej! Mamy to! Brawo LJ za przejście naszej mapy, dzięki, że ją przeszedłeś. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. A dobrze się bawiłem, nie powiem. Fajnie, fajnie zrobiona. W przyjemny sposób się grało. Fajne poziomy, takie trochę też inne czasami. Jak dla mnie naprawdę spoko. Tutaj mówię, tylko ten poziom to jest tutaj totalnie bez sensu, niepotrzebny. Szczelanie spoko, bo lubię szczelanie. Nawet się tu nie mogę za bardzo przenieść. Aha, bo czekajcie, bo ja mam w ogóle czanki na 4 po wczorajszej mapie. Damy sobie na 8 czy na 10, nie wiem ile to mam. 8 chyba, nie wiem. Jakoś tak, mi się wydaje, że mam 8. O, i teraz widzę więcej. Oj, tutaj fajnie, że przyszedłem ten poziom z tym na czas po prostu, bo ja zawsze z tym mam problem. Tutaj mówię, ciekawe z tym strzelaniem było, to mówię. Tylko tutaj na przykład jakby się barierę dało, tak o, żeby po prostu łódka nie spadała i wtedy się skupić na strzelaniu. Spoko by to było, nie? Takie, że faktycznie jedziesz i strzelasz, nie? To było naprawdę fajne. No, ale mimo wszystko bardzo fajnie, fajnie zrobiona mapeczka. Tu sobie oczywiście weźmiemy redstone'y i TNT-ony i rozdupiony mapeciony, deszczyk padony, aby łapencje zostawiony i suba zostawiony i my się widzimy następny odcinkony. Tak, dokładnie. W następnym odcinku się widzimy. Dzisiaj dwie mapeczki po prostu poleciały na kanał, mam już ponad 100 odcinków na kanale i naprawdę, naprawdę nieźle. Brawo, widzicie, jeszcze brawo, zbudowałeś identyczny wzór, ale brawo, że przeszedłem mapę. Także spoko, bez jakichś tam większych błędów mapka, myślę, że taka 9,5 na 10 do idealizmu jej troszeczkę brakowało, powiedzmy, nie, ale i tak spoko, i tak lepsze niż... Znaczy, dobre, że tu nie było shulkerów, nie? Bo ja nie lubię shulkerów, nie? To już wiecie po dzisiejszym odcinku porannym. Także jak ktoś nie widział, to zapraszam serdecznie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pa, pa!